Hello! Dzień dobry, kochani! Tu Giuliano. Saluta. Hello! Cześć! Jesteśmy w samochodzie, jest niedziela rano, jest 9, 3 stycznia, a ja jadę dzisiaj do Mediolanu razem z koleżanką, więc Giuliano odprowadza mnie na stację właśnie kolejową. I tak... Jedę właśnie do Mediolanu pociągiem z koleżanką z pracy na wystawę lalki Barbie, więc fajnie. Zobaczymy, jak to będzie, ale będziemy cały dzień w Mediolanie, więc zabieram Was ze sobą i mam nadzieję, że uda mi się vlogować tak, jak bym chciała. Więc do zobaczenia już później. Pa! Benvenuti a bordo di 99-13 da Torino Porta Nuova a Trades, Milano Rogoredo, Reggio Emilia a V Medio Padana, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Roma Termiti, Napoli Centrale, Salerno. Vi invitiamo a fare il posto a voi assegnato e a regolare il volume dei vostri trasportatori Ricordiamo che i viaggiatori stupisti incorreranno lo sopravvezzo per l'emissione del biglietto a bordo. Esatto. Hej, jesteśmy już w Mediolanie. Koleżanka ze mną. Idziemy właśnie piechotą, pędzimy do muzeum i zobaczymy, jak tam będzie wystawa. Więc nie wiem, czy tam będę mogła filmować w środku. Mam nadzieję, że tak. Ale jak nie, to zobaczycie na pewno wyjść. Więc do zobaczenia później.
L'unica pecca qua, se vogliamo proprio trovarvi una pecca, che dopo c'è un caffè, non è un caffè. Però io anche se non è caffè, non me lo prendo. Però è sempre di livello. Che giorno? Dici? Jestem już w domu, jest 8 wieczorem, oczywiście żeśmy miały opóźniony pociąg, jak żeśmy wracały, ale co, wystawa była bardzo fajna, bardzo mi się spodobała, jak widzieliście, żeśmy byli na brunch, też bardzo, bardzo, bardzo dobre, smakowało mnie bardzo i potem żeśmy poszły sobie na spacer i zobaczyć trochę sklepów na Monte Napoleone, czyli tak, gdzie są wszystkie firmy projektantów, czyli od Chanel do ktokolwiek przychodzi do przychodzi wam do jak się mówi, Jezu, nie umiem mówić po polsku i dzisiaj przepraszam, więc tak, żeśmy tam były, potem żeśmy były w takich mniej luksusowych miejscach, czyli w sieciówkach, czyli w H&M-ie i w innych różnych miejscach. I tak, największa różnica, którą widziałam właśnie tam w Mediolanie, jest to, że wszystkie sklepy, nawet te właśnie odzieżowe z sieciówek po prostu, to one wyglądają bardziej na takie fashion show, takie showroom. O, wyglądają bardziej jak showroom, więc jest wejście, jest wiele miejsca i pierwsze rzeczy, które się widzą, to są tak trochę dalej. Jest wszystko tak biało, tak bardzo nowocześnie i fajnie, więc tak całkiem inaczej wygląda niż tutaj w Turynie, gdzie po prostu dzisiaj się śmiałam z moją koleżanką, że to nie ty idziesz zobaczyć ciuchy, ale jak wejdziesz, to ciuchy to od razu dla ciebie wejdą, bo jest ich strasznie dużo, więc tak, po prostu wszystko inaczej zaaranżowane, więc też fajnie, bo bardzo dawno nie byłam w Mediolanie, żeby na window shopping tak naprawdę. Więc tak, zobaczyłam parę rzeczy, które mi się spodobały. I zobaczyłam właśnie parę rzeczy, które mi się spodobały, więc za 2 dni zaczynają się przeceny tutaj, więc będę szukać tych rzeczy na online, na sklepach internetowych. A chciałam wam pokazać jeszcze, że kupiłam taką książkę.
czyli perfekcyjna kobieta, historia Barbie, i kupiłam właśnie tam na wystawie, na sklepie po prostu z muzeum, więc zobaczymy, jak będzie ta książka. Więc challenge idzie dalej. Dobrze, to chyba już czas się z Wami żegnać. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, za wspólnie spędzony czas. My się zobaczymy już niedługo. Ja Was ściskam, całuję i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!